Szanowni Państwo, drogie siostry zakonne, Trzygodni Księża. Duchowość dla Warszawy to jest cykl wykładów otwartych organizowany przez Papieski Wydział Teologiczny. Jeśli mówimy o wykładach, to najczęściej kojarzy się to z układaniem coś w głowie, z jakimś szufladkowaniem wiedzy. Natomiast myśmy się zabrali na koncert. Tak, bo Papieski Wydział Teologiczny oprócz tego, że szufladkuje głowę, zajmuje się całym człowiekiem, to znaczy i duszą, sercem. I dzisiejszy wykład właśnie jest dla duszy. To jest wykład, który ma się wyrazić w muzyce, w poezji i w cierpieniu. Dlaczego? Bo każdy z nas ma w swoim życiu chwilę radości, szczęścia, ale przecież nikomu nie brakuje cierpienia. I nieraz my nie wiemy, jak to cierpienie wykrzyczeć, nie wiemy, jak się z tym cierpieniem podzielić. Ksiąg o cierpieniu teologicznych jest sporo. Stąd cierpienie można opisać, ale samemu je wyrazić jest ogromnie trudno. I dlatego dzisiaj w Wielkim Poście postanowiliśmy zrobić taki wykład, który jest dzieleniem się tajemnicą cierpienia, która się wyraża w poezji i w muzyce. Wykład dla duszy. Niech więc on posłuży tym wszystkim, którzy wierzą, którzy szukają, których czasem cierpienie przygnębia, i czasem nie wiemy, co z tym cierpieniem zrobić. Chciałem bardzo serdecznie wszystkich Państwa na tym wykładzie powitać. Witam serdecznie. Oczywiście witam artystów, których przedstawi siostra Judyta Pudełko za chwilę, ale bardzo mi jest dzisiaj miło powitać rektorów uczelni warszawskich. I cieszę się, że Państwo są razem z nami na wykładzie, bo z reguły wszyscy mądrzy profesorowie nie potrzebują wykładów, a Wy jesteście. Dziękuję Wam bardzo. Jest z nami też kapelan Pana Prezydenta, ksiądz prałat. Bardzo serdecznie też księdza serdecznie witamy. Witam Was wszystkich serdecznie, już teraz może nie wymieniając i oddając głos siostrze Judycie po to, żeby przedstawiła nam dzisiaj artystów, ludzi, którzy chcą się z nami podzielić tym, co jest bardzo intymną sprawą, jakim jest dotykanie cierpienia i jego tajemnicy. Proszę bardzo. Również witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. I żeby też nie przedłużać, nie zabierać cennego czasu tego spotkania, bo też wiemy po ostatnim koncercie, który tutaj się odbył w grudniu, jak niesamowity klimat stworzył się podczas tego spotkania i jakie były też niezwykłe nasze przeżycia, chciałabym tylko w kilku słowach przedstawić tych, których już doskonale znamy. Ale myślę, że to jest ważne. Nasz wielki artysta, autor licznych tekstów, autor tekstów tego koncertu, pan Ernest Bryl. I praktycznie na tym mogłabym już zakończyć, bo wszyscy doskonale wiedzą, że to poeta, literat, scenarzysta, tłumacz, legenda polskiej kultury. Pracował i w teatrze, telewizji, i w zespołach filmowych, i w wielu, wielu, wielu innych miejscach, i liczne nagrody, ale czas koncertu by nam się skończył, gdybym chciała tak wymieniać wszystko. Więc serdecznie witamy naszego wielkiego poetę. I we współpracy młodsze pokolenie wspaniałych artystów, pani Joanna Lewandowska, która będzie nas zachwycać swoim śpiewem, bo to jedna z najbardziej utytułowanych artystek polskiej sceny niezależnej. Pracuje w teatrze, występowała w Metrze, muzykale Metro, i koncertuje po całej Polsce i wydała też również kilka płyt, oceniona wieloma różnymi wyróżnieniami. Także witamy bardzo serdecznie panią Joannę. I znany oczywiście już bardzo tutaj po domowemu pan Marcin Styczeń, pieśniarz. Widać, że to, co mówię, jest zbędne zupełnie. Kompozytor, autor tekstów, dziennikarz, lektor, tworzący swoje utwory dla słuchaczy, nie dla wielkich mediów, i znów zaprosi nas na wspaniałą podróż poprzez swój śpiew, swój głos
muzykę, którą wykonuje. I z tego się bardzo cieszymy. Witamy naszych artystów i możemy teraz zasłuchać się w tę piękną ucztę duchową. Popsuli, teraz trzeba naprawiać. Dobrze. Tak. Golgota Jasnogórska. Stacja pierwsza. Jezus na śmierć skazany. Wstajemy ciężko, brodzimy w cieniu. Każdy Judasza ma na ramieniu. Judasz nas dziobem uderza w szyję i milczkiem sprawdza, jak serce bije. Jostrzy pióra i łyka ślinę, pleśń wyczuwa sen i padlinę. I ostrzy pióra i łyka ślinę, pleśń wyczuwa sen i padlinę. Pomóż nam Boże, bo upadamy, gdy nas zaciska swymi skrzydłami. Rośnie tu ścieje. Ostrzy pióra i łyka ślinę, pleśń wyczuwa sen i padlinę. I ostrzy pióra i łyka ślinę, pleśń wyczuwa sen i padlinę. Pomóż nam Boże, bo upadamy, gdy nas zaciska swymi skrzydłami. Rośnie tu ścieje, sobie na chwałę chcę, byśmy byli nim jednym ciałem. Stacja druga. Stacja druga. Jezus bierze krzyż. Ten człowiek szedł tak ciężko i z taką pokorą, jak Bóg, co nie mógł grzbietu rozprostować, bo niósł belkę ciosaną żołnierskim toporem. I zaczynała się droga krzyżowa. Człowiek szedł tak cicho, jakby nie oddychał. Słyszał, jak w radio radośnie szeptano, że się nauczył myśleć, a więc już nie słychać, co myśli. A jak myśleć, właśnie nauczano. Dziennikarze go w zęby
bili mikrofonem i pytali: człowieku, czyś zadowolony? I wdzięcznie się o belkę krzyża opierali i gadali, choć trudno, lecz idziemy dalej. Człowiek szedł tak ciężko i z taką pokorą, aż reporterów wzięło lekkie obrzydzenie, bo skąd się takie gęby zapocone biorą? Skąd grzbiety nadpęknięte? Głupawe spojrzenie. Cóż, tępe życie, w stajni się narodził, z osłem i wołem gadał, co dzień, dzień. Jak co dzień na grzbiet mu ciężar zwalisz, niesie, nawet nie wie, jaka się kryje siła w tym krzyżowym drzewie. Zapomniał pewno, o czym dawniej gadał, i nie przypomni, co przyjaźń, co zdrada. Zapomniał, jak go bito i jak go sądzono, niech teraz swoje niesie, gdzie mu pozwolono. Ten człowiek szedł tak ciężko i z taką pokorą, jak my przez miasto zmięte w pomiętym ubraniu, i nikt nie wierzył, że nadejdzie pora, kiedy podźwignie kamień z martwych wstania. Bo ledwo szedł, nie myślał. Takie były ciężkie belki krzyża codzienne. Stacja trzecia. Jezus po raz pierwszy upada. Belkę upadł, dyszy przed nami, a my spłoszeni, nieprzygotowani udajemy, nic nie widzimy. Bo Pan tam jest, więc mówiąc szczerze, na ulicy nie może leżeć, bo Pan tam jest, więc mówiąc szczerze, na ulicy nie może leżeć. Jest niedziela, my pięknie odziani do kościołów bardzo się spieszymy, gdzie czcigodnie śpiewając pieśni, razem z Bogiem bezpiecznie jesteśmy. Bo Pan tam jest, więc mówiąc szczerze, na ulicy nie może leżeć, bo Pan tam jest, więc mówiąc szczerze, na ulicy nie może leżeć, bo Pan tam jest, więc mówiąc szczerze, na ulicy nie może leżeć, bo Pan tam jest, więc mówiąc szczerze, na ulicy nie może leżeć. Belkę upadł, dyszy przed nami, a my spłoszeni, nieprzygotowani, udajemy, nic nie widzimy. Stacja czwarta. Jezus spotyka Maryję. Thank you.
od wesela biedaków w galilejskiej Kanie. Nie było o niej słowa po Ewangeliach. Bo niepotrzebna była tam Maryja, gdzie było cudów wielkie świętowanie. Nie słychać było o niej palmowej niedzieli, gdy każdy w mieście chciał być uczniem Twoim. Gdy każdy wołał, że już się nie boi, bo zna Mesjasza i Wyzwolicieli. Gdy każdy wołał, że już się nie boi, bo zna Mesjasza i Wyzwolicieli. Nie było jej, gdzie ciemność, wieczerza zdradziecka. Nie będzie jej, gdy Judasz śliną was oblicze. Ale tak będzie stać pod waszym krzyżem, jako stała pod męką Boga swego dziecka. Gdy odejdą was wszyscy, ona pozostanie tak, jak była przy każdym, gdyście się rodzili. Ona wyprosi dla was, byście wino pili. Nie ciemną wodę śmierci, ale zmartwychwstanie. Ona wyprosi dla was, byście wino pili. Nie ciemną wodę śmierci, ale zmartwychwstanie. Stacja piąta. Cyrenejczyk. Ani był przez Boga wybrany, ani był przez Piłata skazany, tylko stał przy krzyżowej drodze, wystraszony i ciekawy przechodzień. I wybrali go żołnierze z tłumu i zaczęli uczyć rozumu, żeby wiedział, co to jest padanie, umieranie przed ukrzyżowaniem. Jak on bał się, tak jak my się boimy, jak on pocił się, jak my krwawimy, płynąc nocą w pościeli wilgotnej, ślepiąc sufit, jak niebo samotne, jak on doszedł, tak jak my dojdziemy, jeszcze bladzi, zdyszani, niemi, w puste miasto spod krzyża puszczeni, co jest drzewo, ból i gwóźdź nauczeni. I będziemy się bać całym ciałem. Jak on bał się, Żydowina zwykły, do pomocy Bogu nienawykły, który wiedział tylko, że się stało, że wyrwano go w gorzki piątek,
i twarz Bogu musiał pokazać i nie może już swej twarzy zamazać i udawać, że stoi z łzą wokół w miękkiej mgle tych, co patrzą się z boku. Stacja czwarta, Weronika. Ludzie na święta, okna czyszczą, z ciemności szyby obmywają. Na chwilę niebo rozjaśniając, by choć raz promień święty błysnął. Potem czekają sadza pruszy na okna białe, zimne, puste. W kuchni się ciemna szmata suszy, jak Weroniki zmięta chusta. Ludzie na święte okna czyszczą, z ciemności szyby obmywając, na chwilę niebo rozjaśniając. Stacja siódma. Jezus po raz drugi upada. Wziął, upadł na ulicy, a więc się nie liczy, bo tylko z nas układa się piękny rachunek, tylko nam jest dodane i tylko my sumę umiemy zdawać przed władzy obliczem. Nie ma litości najmniejszego włoska. Pan nasz z główką malutką, jak plemnik liczenia, a więc się nie oglądaj. Cóż, że Jezus został, możesz zapłakać za nim, ale oczu nie masz. Kto głupio się obejrzy, może się obudzić z głową na zawsze w przeszłość przekręconą. Tak właśnie człapie wielu dobrych ludzi ubogą stroną. Stacja ósma. Jezus pociesza płaczące kobiety. Pobitego ciała.
słońca, każda słoną rano, rano. Zakrywały twarze, by nie patrzeć więcej na. Stacja dziewiąta. Jezus po raz trzeci upada. Co u nas, jak to u nas, lepiej być nie może. Bóg upadł, lecz w ogóle u nas nie najgorzej. Żyjemy świetnie, bo jeszcze żyjemy i nie zginęło nam nic oprócz kraju. Trochę go ludzie po nocach szukają. Bóg upadł, lecz w ogóle zwyczajnie się dzieje. Jakieśmy tu zwyczajni, że się zawsze działo. Każdy dowcipy pędzi i do gardła leje. Jak ci opowiem, strasznie się uśmiejesz. Jak ci opowiem, strasznie się uśmiejesz. To, co się działo, gdzieś się zapodziało. Dzień zwyczajny, Bóg upadł. Więc się nic nie stało. Dzień zwyczajny, Bóg upadł. Dzień zwyczajny, Bóg upadł. Stacja dziesiąta. Jezus do naga odarty. Bóg od tego cierpienia, niepodobny do Bożego stworzenia, plecy jak połamane rana, zakrywa ranę, twarz nieboska jak sina ziemia. Trzeba go odziać na obrazach naszych w srebrne sukienki, bo straszy w pieśni o Bożej męce, ale tylko rzewne i miękkie. Rany boskie zakryjcie to ciało, żeby tak po ludzku nie śmierdziało. Rany boskie zakryjcie to ciało, żeby tak po ludzku nie śmierdziało. Bóg od tego cierpienia, niepodobny do Bożego stworzenia, plecy jak połamane rana, zakrywa ranę, twarz nieboska jak sina ziemia.
rany boskie zakryjcie to ciało, żeby tak po ludzku nie śmierdziało. Rany boskie zakryjcie to ciało, żeby tak po ludzku nie śmierdziało. Rany boskie zakryjcie to ciało, żeby tak po ludzku nie śmierdziało. Zakryjcie. Rany boskie. Zakryjcie. Stacja 11. Jezus do krzyża przybity. A Chryste z niebios wychylony, co podtrzymujesz nasze domy i nasze życie takie krzywe, bolą Cię krzyże. Taki ugięty od wiecznego do śmiertelnego, nawet Bóg ledwo wytrzyma, gdyby mógł, odgiąłby się od krzyża swego, ale nie może, bo ma dłonie przybite tam, gdzie my żyjemy i chce od złego nas osłonić, a my nie wiemy, czy też chcemy. A rany boskie, kto je widzi dla naszych oczu, to nie rana, nie rana, tylko asfaltu łza wylana w pęknięciu, co przez miasto idzie. A rany boskie, kto je widzi dla naszych oczu, to nie rana, nie rana, tylko asfaltu łza wylana w pęknięciu, co przez miasto idzie. Chryste z niebios wychylony, co podtrzymujesz nasze domy i nasze życie takie krzywe, bolą Cię krzyże. Stacja 12. Jezus na krzyżu umiera. My mali ludzie, cośmy do ostatka stojąc u krzyża na cuda czekali, cośmy uciekali, głowy pochowali i każdy sobie gębę ręką zatkał. Już nie będziemy o cudach gadali. My mali ludzie, cośmy do ostatka, już nie będziemy o cudach gadali. My mali ludzie, cośmy do ostatka.
My mali ludzie w strachu czekający, że przyjdą po nas i przecież przybiją. Uciekaliśmy od kobiet płaczących, zapomnieliśmy Jana wraz z Maryją, bo się nam powróz zacisnął pod szyją. My mali ludzie w strachu czekający, bo się nam powróz zacisnął pod szyją. My mali ludzie w strachu czekający. Zobaczyliśmy twoje ciało sine, zamiast zwycięstwa octu się napili. My mali ludzie, cośmy uwierzyli. My mali ludzie, cośmy uwierzyli. My mali ludzie, mali ludzie. Jak ciemno i mroczno jest przy twoim grobie, już dla nas domy jak groby stawiają. Ty leżysz martwy, kiedy nas ścigają i gdzie twe wino i chleb nie odpowiesz. Kiedy uczniowie właśnie cię zdradzają, jak ciemno i głucho jest przy twoim grobie. Kiedy uczniowie właśnie cię zdradzają, jak ciemno, głucho jest przy twoim grobie, jak ciemno, głucho jest przy twoim grobie, jak ciemno. Jezus z krzyża zdjęty. Narody małe, kiedy krzyżowane, są jako Chrystus czyste. Gdy się urwą z krzyża, muszą ozdrowieć szybko, zamknąć każdą ranę, więc jako pies wytrwale krew językiem liżą i pozostają czasem w tym półpsim ukłonie, już z dobra woli, czujnie uśmiechnięci do tych, co mogą kopnąć. Dawniej jako święci, dzisiaj już tylko Jezu, czuwaj nad mym krajem, bo czasem nie wiem, czyśmy wielkim bólem zgięci, czyli też przypodchlipstwa, jak wierni lokaje. Stacja 14. Jezus do grobu złożony. Wczoraj był w moim życiu znowu gorzki piątek, sucho i czarno nagle go spotkałem. I jak to bywa zawsze, nie poznałem. Choć miał na dłoniach krwawych blizn zaczątek. Wczoraj był w moim życiu znowu gorzki piątek, sucho i czarno nagle go spotkała. Jak to bywa zwykle, nie poznałam, choć miał na dłoniach krwawych blizn zaczątek.
początek. Ani mu było potrzebne moje gadanie. Gdzie się świniłem, śliniłem, dławiłem. Obudź się, szepnął. Nagle się zbudziłem. Jeśli chcesz, jutro będzie. Jeśli chcesz, jutro będzie. Jeśli chcesz, jutro będzie. Ani mu było potrzebne moje gadanie. Gdzie się świniłem, śliniłem, dławiłem. Obudź się, szepnął. Nagle się zbudziłem. Jeśli chcesz, jutro będzie. Jeśli chcesz, jutro będzie. Jeśli chcesz, Brylu, jutro będzie zmartwychwstanie. Stacja 15. Jezus zmartwychwstaje. Odrzucił ten kamień, jakby nic nie ważył, i wstał tak lekko z grobu, że na twarzach straży nie było widać lęku, lęku i zdumienia. Może nie zobaczyli nawet, że się świat odmienia. Ale, alleluja, ale, 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 alleluja, ale, 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 alleluja. Ale, 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 alleluja, ale, ale. Bóg zmartwychwstał, odwalił groby naszych domów, gdzie już tak dobrze we śnie dusznym było, i nie przepuścił tej nocy nikomu. Spod ciepłych pierzyn wywlekał nas siłą, byśmy stanęli, na światło spojrzeli, byśmy wołaniem wielkim odetchnęli, byśmy stanęli, na światło spojrzeli, byśmy wołaniem wielkim odetchnęli. Ale, alleluja, ale, 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 alleluja, ale, 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 alleluja, ale, 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 alleluja, ale. Bóg odrzucił ten kamień, 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 Bóg odrzucił ten kamień. Stacja 16. Jezus ukazuje się apostołom. Z paluchem brudnym, którym ci znowu w ranie. B
będę grzebał długo. A to ja, Panie Boże. Baranek obłudny, co się uśmiechnie tylko. Gdy krew pójdzie strugą i patrząc w twoje oczy osłupiałe, zapyta: boli Boga? Przepraszam. Nie chciałem. Dotknął nas i pozwolił rany swej dotykać, a potem poszedł, kto wie, czy się zjawi. Jedni wiernie czekają, nie chcą drzwi przymykać, drudzy je zatrzasnęli, drudzy je zatrzasnęli. Czy już zarosła blizną zapomnienia? Bo kto z nas godny był tego cierpienia? Na razie na tych, którzy zapomnieli, i na tych, którzy u drzwi wciąż czuwają, spłynęła cisza. Czasem nam się zdaje, że słychać jego kroki daleko, niepewnie, że czeka na nas, chodzi zatroskany i prosi: przyjaciele, dotknijcie tej rany, jeżeli nie wierzycie, znów was krwią upewnię. Stacja 17. Jezus ukazuje się w Galilei. Z was zbierze się w imię moje, ja będę z wami. Ale go nie było. Choć czekaliśmy z wielkim niepokojem, żeby się szeptem słowo zaświeciło, żeby ruch ręki, chleba, przełamanie. Ale nie przyszedł na nasze spotkanie. Więc trzeba iść do siebie, gdzie zwykle siedzimy, gdzie ciemno i bezpiecznie, w tej ciemności znanej, bo w niej nie musi być wszystko widziane i już niczego się nie przestraszymy. Więc trzeba iść do siebie, znowu patrzeć w ścianę, gdzie nie ma ani szpary, tylko beton lity, gdzie nie wbijesz ni gwoździa, ni myśli. Przed świtem trzeba już iść do siebie,
A więc się żegnamy. I każdy poczuł nagle, jakby dotknął rany drugiego, jak gdyby przyjaciel nieznany dotknął rąk naszych, co były spocone, brudne, a teraz nagle oczyszczone jak ten chleb, co już spleśniał, a został wezwany, bo stał się chlebem, który mamy dzielić, jak woda, co się nagle zaczęła weselić i nie cuchnęła już rdzą i chlorem, a stała się tak miękka, jako deszcz wieczorem, kiedyś tam we śnie czy dzieciństwa kraju. Ach, każdy się przemienia, innych dotykając, i zasiedliśmy jak dzieci spłoszone do spóźnionej wieczerzy w betonowych domach, bo on był, czekał w każdym, kiedy to poznamy, że jest w twarzach przyjaciół, z którymi czekamy. Bo on był, czekał w każdym, kiedy to poznamy, że jest w twarzach przyjaciół, z którymi czekamy. Stacja 18, w niebo wstąpienie. Do Częstochowy w butach poszliśmy, szlacheckich, ale te pańskie buty nogi nam otarły i trzeba było dalej, jakbyś dzieckiem był, dyrtać na bosaka. Tłumy na nas parły, więc skakaliśmy chromo po kamieniach, zanim poznały stopy, co to ziemia, jak się sypny piasek podźwiga w kurzawie, wstaje chorągwią, aż do nieba prawie, jak wiatr każdy jego lot odmienia. Do Częstochowy poszliśmy i dotąd jeszcze idziemy, aż do bólu głowy ściśnięci w tej pielgrzymce naszej narodowej, bieda do biedy i pot tuż do potu, siła do siły, lęk z przerażeniem. I może właśnie to jest uzdrowienie, że dotknęliśmy siebie i pod jej obrazem każdy pozostał sobą, a byliśmy razem. Zrozumieliśmy ciemności zasłonę, spod której twarz zraniona ledwo nam jaśnieje, i że cud nie w tym tylko, żeby mieć nadzieję w Bogu, lecz Boga do siebie przekonać. Bo on był, czekał w każdym, kiedy go poznamy, że jest w twarzach przyjaciół, z którymi czekamy. Bo on był, czekał w każdym, kiedy to poznamy, że jest w twarzach przyjaciół, z którymi czekamy.
Pewnie byłoby dobrze, gdyby w tej ciszy każdy został i sobie sam kontynuował ten koncert osobiście. Artyści nakreślili właściwie 18 stacji, 14 umownych, 18, może być więcej. Każdy z nas w swoim życiu może sobie tych stacji dopisać. I pewnie ich jest więcej i nie można ich zliczyć. Pomogli nam dzisiaj artyści wejść na drogę krzyżową i chciałbym wam życzyć, byście na tej drodze krzyżowej spróbowali sobie zrobić takie stacje, które są wasze. Stacje, które są oryginałem serca. Ale też dzisiaj artyści nam pomogli zrozumieć, że łatwo się niesie krzyż drewniany, ale są też krzyże ciężkie, żywe krzyże i te są najcięższe, bo są żywe. I co więcej, czasem my dla innych jesteśmy krzyżem. W małżeństwie, w powołaniu, na uczelni, w domu. I jeszcze gorzej, sami dla siebie nieraz jesteśmy krzyżem. I chciałbym, by ten wieczór się nie kończył. Niech ten wieczór zostanie początkiem refleksji, początkiem drogi, a może wróceniem na drogę. Chciałbym, żeby te inspiracje poetycko-muzyczne rozpoczęły refleksję wewnętrzną, która może pomóc nam doświadczyć czegoś, co jest tajemnicą. Sami siebie nieraz nie rozumiemy. Stąd bardzo w imieniu nas wszystkich chcieliśmy podziękować za te rekolekcje, rekolekcje godzinne, rekolekcje dla duszy, rekolekcje dla tych wszystkich, którzy szukają Boga, szukają zrozumienia tego, co w nas jest. Bardzo dziękujemy.